tak? Znowu, wstaw, obiekt, obiekt, formuła. Pojawia mi się okienko, w którym będę wstawiał formułę. Paleta, z której będę wybierał symbole matematyczne. I okienko edycyjne, w którym będę musiał od czasu do czasu coś skorygować. Gdybyśmy się bez tego pojawili, bo jeżeli poprzednio ktoś zamknął przed nami, a pracujemy na komputerach współdzielonych, tak? Albo ja zamknąłem, bo akurat nie potrzebowałem, to otworzy mi się bez tego okienka. Gdzie to włączyć? Widok, elementy wzoru. Bez tego byłoby bardzo ciężko pracować, więc pierwsza rzecz to musi się pojawić. Zaczynamy od sigmy. No oczywiście tutaj na tą zakładkę przechodzimy. To są zakładki, bo tych symboli jest mnóstwo. A zatem przechodzimy na zakładkę operatory. I co? I wstawiamy sigmę. Pierwsza różnica z pakietem Microsoftu. Oni dla sigmy mają taki przycisk w granicach od do, albo taki przycisk w granicy dolnej, albo taki przycisk w granicy górnej, albo taki przycisk bez granic. Cztery przyciski w Microsoftie są, tu też. Ale oni mają znowu cztery przyciski dla całki, cztery przyciski dla podwójnej całki, cztery przyciski dla iloczynu, cztery przyciski dla całki po okręgu, bo dla każdego muszą być odpowiednie granice, tak? Tu jest to zorganizowane nieco inaczej. Najpierw mówię, jaki symbol, i ten symbol już mi się pojawił, a potem mówię, czy ma mieć granice. Dzięki temu uzyskuję w tym menu mniej przycisków, ale wymaga ode mnie podwójnego kliknięcia i jest to różnica, która sprawia kłopot przy przesiadce z pakietu Microsoft. Granice dodajemy. Tu mogę sobie zaznaczać te elementy, mogę sobie te elementy tu zaznaczać. Już widzimy, że to, co jest znak zapytania, to jest to budka do wypełnienia, tak? A nawiasy klamrowe ograniczają te elementy. Usuńmy to i co tutaj ma być? Od n równego 0. Już zaczyna to powoli przypominać to, co widzimy u góry. Do ilu? Do 5. Z czego? Zamiast tego co będzie? Ułamek, szukamy ułamków, tu są. I nie ten taki brzydki, ten taki cały śliczny, tak? Z kreską ułamkową poziomu. I oczywiście wstawia nam się ułamek. Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Nie. Dlaczego? Dlatego, że przyjął, że za sumą jest pierwszy element, a potem jest ułamek pod całością. A nie do tego dążymy. Co trzeba zrobić? Klamry, oczywiście. Dobrze się domyślacie. I to mnie bardzo cieszy. Wszystko, co jest za sumą, ma do tej sumy należeć, a zatem wszystko wziąłem w klamry. W liczniku ma być jedyneczka, w mianowniku co ma być? Pierwiastek. Szukamy tu oczywiście pewnie w funkcjach będzie. Są pierwiastki, pierwiastek kwadratowy, pierwiastek n-tego stopnia. Mamy trzeciego stopnia, zatem pierwiastek trzeciego stopnia. Z czego? Ponownie z ułamka. Z ułamka 1 przez n i to już z klawiatury wprowadzam, choć oczywiście tu symbole dodawania, a w szczególności mnożenia, tak? Bo z klawiatury kropeczki jako mnożenia nie wstawię, co najwyżej gwiazdkę. 1 plus, przepraszam, n plus 1 i mamy tą część wzoru najtrudniejszą załatwioną. Przechodzę na koniec, to już jest formalność, równa się. Jeżeli przyrównuję, to on oczywiście się dziwi, do czego ja to przyrównuję, tak? No przyrównuję do całki po okręgu, choć oczywiście to matematycznie jest niezupełnie poprawne, no ale napiszmy to. I oto nasza formuła jest gotowa. A teraz chcemy ją powiększyć, ponieważ no, powinna być taka sama. Nie idzie. Nie idzie. No cóż, druga różnica z Microsoftem. Tego się nie robi przez przeciąganie. Trzeba wiedzieć jak. Popatrzmy na menu. To jest menu
OpenOffice'a, tak? Zobaczcie, co się stanie z tym menu, jeżeli ja wejdę do edycji. Zmieniło mi się menu. W szczególności zmienił mi się na przykład menu format. Tu mam między innymi rozmiar czcionki. Mogę sobie zmienić każdą czcionkę z osobna, czy to czcionkę granic, czy to symbol sigmy, czy czcionkę określającą litery, ale mi wystarczy, że zmienię rozmiar podstawowy i będzie to dotyczyło wtedy wszystkich czcionek, proporcjonalnie. Nie wiem, ile tam będzie, no podejrzewam, że w granicach 50 kilku, no 50 spróbujemy równo dać. No idealnie tyle, ile poprzednim razem. Czy to sprawia kłopot już? Czy może jeszcze? Czy to jeszcze sprawia kłopot? Cieszy mnie, zatem zapraszam do pracy.